Jest pełno log fabulek, których po prostu nie można wyjaśnić fartem czy umiejętnościami Aftona. Można by było to lać i nie interesować się tym, ale nie szykujmy się. To, że Afton zaszedł tak daleko bez niczyjej pomocy, jest tak samo prawdopodobne jak to, że w najbliższym czasie nagram Undertale. Więc hej, cześć, witajcie, z tej strony Xavi, a dzisiaj porozmawiamy na temat pewnej grupy ludzi, o których niezbyt wiele wiadomo, czy znani są również jako sekta Aftona. Jeszcze przed rozpoczęciem filmu chciałem podziękować wam wszystkim za wbicie aż 1500 subskrypcji do końca roku. Mimo iż ciągle mówiłem o tym filmach, to muszę wam się przyznać, że tak naprawdę nie sądziłem, iż nam się to uda. Dlatego może teraz spróbujemy zrobić coś jeszcze bardziej porąbanego i poproszę was, aż 1900 subów do końca stycznia. Tak, wiem, że to naprawdę ogromna liczba, ale wierzę, że w nas siła, bo tak naprawdę liczy się każdy, pojedynczy widz. Dlatego dobra, ja nie będę już dłużej przynudzał i zapraszam was do oglądania. Myślę, że na dobry start dobrym pomysłem byłoby przytoczenie faktów, które potwierdzają lub nakierowują nas na istnienie takowej sekty. Po pierwsze, ktoś zeskanował kostium Aftona, żeby ten mógł dostać się do Help Wanted. Większość osób w tym momencie tłumaczy to sobie tym, że to jest Freddy's po prostu w trakcie ekspedycji po byłej pizzerii zeskanował kostium Aftona. I niby wszystko by się zgadzało, gdyby nie jeden bardzo mały szczegół. A dokładnie to, że William jest jedyną osobą z tego Five Nights at Freddy's PCR Simulator, która dostała się do Help Wanted. I nie wiem jak dla was, ale jak dla mnie, jeśli mieliby już skanować zgliszcza tamtej pizzerii, to zeskanowaliby wszystkie animatroniki, a nie tego jednego konkretnego, który byłby akurat przy okazji strojem Aftona. Nie sądzicie? Po drugie, to nie ma takiej opcji, żeby po pożarze w NAF 3 William był w stanie zmienić swój kostium. Wiem, że zaraz pełno osób zacznie pisać, że przecież to tylko inny model i tak dalej, ale czy naprawdę sądzicie, że taka osoba jak Scott, ze swoim doświadczeniem, jakie wtedy posiadał, przepuściłby takie marginalne różnice? Co do właśnie takich, to chociażby zupełnie inna twarz czy stopy, które na początku były tylko z metalu, a potem magicznie zyskują tkaninę z kostiumu. Co biorąc pod uwagę, że niby pożar miałby go doprowadzić do takiego stanu, jest po prostu śmieszne. Poza tym, jeśli ktoś dalej upiera się, że to tylko błąd Scotta, lub że po prostu pożar go tak zmienił, to pomijając to, co powiedziałem wcześniej, to warto zwrócić uwagę na to, że gdy widzimy go opuszczającego ruinę pizzerii w kascence pod koniec Sister Location, to dalej wygląda tak samo jak we FNAF 3, co całkowicie wyklucza taką zmianę przez kontakt z ogniem. Biorąc pod uwagę, co udało nam się dowiedzieć na temat historii jego kostiumu, to ostatecznie możemy stwierdzić, że ten animatronik, którego widzimy we FNAF 3 i w FNAF Pizzeria Simulator, nie jest do końca taki sam. Dodając do tego czystą logikę, to ktoś współpracujący z nim, bo na pewno nie sam William, musiałby zmienić go w czasie pomiędzy kascenką w Sister Location, a tym co widzieliśmy w szóstej części FNAF-a. Po trzecie, to w Bad Endingu do Security Breach dowiadujemy się, że ktoś zamordował dziesiątkę dzieci. Rozumiem, że można to sobie tłumaczyć tym, że zrobiła to Vani, ale biorąc pod uwagę co sobie wiem o kostiumie Aftona i to, że wtedy Vani najprawdopodobniej nawet nie wiedziała o istnieniu Glitch Trapa, to wysyła nam się wniosek, że nie musiała to być koniecznie ona. Zresztą, mimo iż wiemy, jaką firmą było Freddy's, to warto też wziąć pod uwagę, że gdyby nagle w pizzerii zaczęły znikać dzieci, to w czasach, w jakich dzieje się Security Breach, czyli 2023+, to nawet jeśli nie sama firma nie zrobiłaby tego, to chociażby takie instytucje jak policja mogłyby się tym zainteresować. Więc wiedząc o tym, że nie dostaliśmy żadnych informacji o kręcącej się nieopodal policji i zdając sobie sprawę z istnienia osób odpowiedzialnych za skanowanie Scrap Trapa, to nasuwają nam się pewne wnioski. Poza tym, to zdaję sobie sprawę, że powoli wchodzimy na cienki lód gdybania. Ale co jest bardziej prawdopodobne? To, że ktoś losowo zeskanował kostium Aftona jako jedynego z animatroników we Five Nights at Freddy's PCR Simulator i Vani nie zauważyła namordowała sobie dzieci w najlepsze, czy to, że stał za tym jakiś kult, czy też organizacja. Czwartą rzecz nie nazwałbym faktem, ponieważ nie jestem do końca pewny tego, co może oznaczać i do kogo może być ona skierowana. Jednak mimo to, że postanowiłem wam ją tutaj przytoczyć, to proszę, nie bierzcie jej do końca za pewnik. Bardziej niczym ciekawostkę, która może mieć coś wspólnego z tym tematem. Jest to pewien kod, który można znaleźć w ukrytym pokoju, który sam w sobie nawiązuje do pomieszczenia, w którym Michael ogrywał seriale. Właśnie tak prezentuje się ten kod. A rozszyfrowanie go po przetłumaczeniu na polski wyświetlało się właśnie na ekranie. Zniszczony i naprawiony, zbudowałem oddech. Polują już przywrócone do życia. Nieprawdziwy, wciąż ja. I zjednany, i spięty myślą i entuzjazmem, i gestem bez tępych cierpień. Unikaj, oślepiej, strzelaj, czołgaj, biegaj, zniszcz wstrętną bandę. Nie płacz, opuść nadzieję. Twe życie, twój cel, uratuje tych z duszą. Jednak wracając do tematu, to zastanówmy się, co właściwie może oznaczać owy kod. Kwestia zniszczony i naprawiony, mimo iż na początku wydaje nawiązywać się do dość wielu postaci w tej fabule, to biorąc pod uwagę te, które obecnie mają znaczenie we FNAF-ie, to bezpośrednio wydają się one odwołać do Springtrapa i tego, co stało się z nim po Pizzeria Simulator oraz Security Breach.
Co do następnego zdania, to nie jestem do końca pewny, co mogłoby oznaczać zbudowałem oddech. Ale obstawiam, że może to być coś w stylu zbudowania czy odnowienia czegoś życia, co w tym uniwersum jest główną cechą płynu, jakim jest Remnant. Fragment porują, już przywrócone do życia, może bezpośrednio odnosić się do animatroników i do ich trybu nocnego, który aktywuje się po zamknięciu lokacji. Za to zdanie od 4 do 6 najprawdopodobniej odnoszą się po prostu do temperamentu i tego, co robi Gregory w trakcie gry. Ciekawi mnie jedynie część, która mówi, cytując: "Twe życie, twój cel, uratuje tych z duszą". Biorąc pod uwagę wszystkie osoby, które możemy uratować, czyli odpowiednio Vanessa i Freddy'ego, to wychodziłoby na to, że jeśli tych w jakiejś części odnosi się do nas, to Freddy ma duszę. Zdaję sobie sprawę z tego, że to temat rzeka, dlatego jeśli chcielibyście o tym osobny materiał, to możecie pisać w komentarzu. Jednak poza tym, że prawdopodobnie odnosi się on do Williama i Gregorego, to ciekawi mnie, kto w ogóle go napisał i czemu w takim stopniu opisuje to, co działo się z Aftonem i nasze poczynania w trakcie gry. Od razu mówię, że sam nie jestem przekonany co do związku pomiędzy tym tekstem a domniemaną sektą. Ale cóż, nie wiem, kto ewentualnie poza Vani, która sama w sobie wydaje się być członkinią takowej, mógłby posiadać takie informacje. Jednak jak już wspomniałem, to póki co lepiej o tym nie wspominać i nie traktować tego póki co jakoś na poważnie, ponieważ dostaliśmy na ten temat na tyle mało informacji, że na razie można tylko spekulować. Czyli podsumowując wszystkie fakty, które udało nam się zebrać, to można część z nich usprawiedliwać tym, że William miał po prostu farta. Jednak zakładając przy okazji, że teoria z Vanessą w roli Vani jest prawdziwa, to widzimy, jaki wpływ Afton potrafi wywierać na innych ludziach. Nawet biorąc pod uwagę to, że mógł mieć po prostu bardzo dużo szczęścia, ale nie wydaje mi się, żeby ktoś z Freddy po prostu wszedł sobie do ruiny jakiejś pizzerii i zeskanował konkretnego spalonego animatronika, w którym byłyby akurat 30-letnie zwęglone zwłoki. Dlatego powoli kończąc już, to mimo już jest wiele rzeczy, które można usprawiedliwiać inaczej, to kierując się zdrowym rozsądkiem i chociażby tym, co powiedziałem wcześniej, to nawet jeśli nie sekta, to sądzę, że poza Vani mogą istnieć osoby, które z jakichś powodów po prostu pomagają Aftonowi. Więc dobrze, to by było już na tyle. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które dotrwały do końca. Jeśli wam się spodobało, to mam nadzieję, że w jakiś sposób docenicie moją pracę. Dlatego cóż, ja nie będę już dłużej przynudzał, życzę wszystkim miłego dnia lub nocy i żegnam.